Hydrovacuum SA jest uznanym producentem pomp i systemów pompowych o międzynarodowym zasięgu, obecny na rynku od ponad 150 lat. Jej produkty pracują w instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych i przemysłowych na całym świecie. Rozwój nowoczesnych produktów jest możliwy dzięki działającemu działowi badawczo-rozwojowemu. Celem jego prac jest podnoszenie sprawności produkowanych pomp i systemów pompowych oraz poszerzenie asortymentu produkowanych urządzeń. Z początkiem 2014 roku wprowadzamy do oferty zmodernizowany wyłącznik ciśnieniowy typu LCA, przeznaczony do automatycznego załączania i wyłączania silników jedno- i trójfazowych na podstawie ciśnienia cieczy lub powietrza. Podstawową zmianą w porównaniu do poprzedniej wersji jest wyposażenie łącznika w obrotowe przyłącze hydrauliczne, które ułatwia montaż. Dostępne są dwie średnice montażowe, ćwierć i pół cala. Istotną cechą są nowe dławice kablowe, które umożliwiają uszczelnienie przewodów o szerszym zakresie średnic. Transparentna pokrywa wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa pozwala kontrolować stan techniczny elementów oraz położenie styków łącznika. Układ przetwarzania ciśnienia, przełączania oraz elementy elektryczne pozostały w nowej wersji niezmienione, gwarantując niezawodność i trwałość sprawdzoną w praktyce podczas kilkudziesięciu lat istnienia łącznika ciśnieniowego LCA na rynku. Zarówno proces produkcji, jak i kontroli prowadzony jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę w oparciu m.in. o system zarządzania jakością ISO 9001. Każdy produkt poddawany jest próbie hydraulicznej i elektrycznej. Wszystkie podzespoły i cały łącznik ciśnieniowy LCA montowany jest w Hydrovacuum SA, w większości z elementów wytwarzanych na miejscu. Montaż hydrauliczny łącznika dzięki nowemu przyłączu z uszczelnieniem czołowym ogranicza się do przykręcenia nakrętki na kruciec. Następnym etapem jest montaż elektryczny. Odpowiedniej długości przewód silnika z zarobionymi końcówkami przepuszczamy przez dostosowaną do średnicy izolacji dławicę. Żyły uzwojenia silnika podłączamy do dolnych zacisków oznaczonych numerami 2, 4 oraz 6. Przez drugą dławicę przepuszczamy przewód zasilający, a jego żyły robocze przykręcamy do górnych zacisków oznaczonych numerami 1, 3 oraz 5. Bardzo istotnym elementem montażu jest wzajemne połączenie przewodów ochronnych zasilania oraz silnika. Do tego celu służy zacisk ochronny łącznika. Po założeniu pokrywy łącznik jest gotowy do pracy z nastawami fabrycznymi ciśnienia. Chcąc zmienić wartość ciśnień załączania i wyłączania, postępujemy w następujący sposób. Pierwszą czynnością podczas regulacji jest nastawienie ciśnienia wyłączania za pomocą nakrętki regulacyjnej PW. Przez kręcenie nakrętką w prawo napinamy sprężynę, przez co zwiększamy ciśnienie wyłączania. Symbole naniesione na korpusie określające kierunek manewrowania ułatwiają proces regulacji. Sprawdzamy efekt przez obserwację, przy jakiej wartości ciśnienia nastąpi wyłączenie. Jeśli ciśnienie okaże się zbyt wysokie, przez kręcenie nakrętki w lewo obniżamy je. Następną czynnością jest ustawienie ciśnienia załączania. Luzujemy nakrętkę kontrującą, wykręcając wkręt obniżamy ciśnienie załączania, wkręcając podwyższamy. Po regulacji dokręcamy nakrętkę kontrującą i montujemy pokrywę łącznika. Na koniec sprawdzamy poprawność nastaw.